Środa 26 stycznia na rynkach w kalendarzu makroekonomicznym. Jak widać na samym początku, tutaj kształtuje się godzina 16, sprzedaż nowych nieruchomości, ale to nie to będzie główną godziną dzisiejszego dnia, bo prócz oczywiście godziny 16, gdzie dane z USA i Kanady zagoszczą, mamy również godzinę 20, czyli oświadczenie FOMC, decyzja w sprawie stóp procentowych, konferencja prasowa Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Będzie to już od kilku dni, zresztą to podkreślam, więc myślę, że to dla nikogo raczej zdziwieniem nie jest, że dzisiaj będzie kluczowy dzień dla rynków amerykańskich, dla dolara amerykańskiego. Może być spory przelot, mogą być spore zmienności na różnych walorach związanych, czy może opartych na dolarze amerykańskim, na samym dolarze amerykańskim i też na głównych indeksach amerykańskich, więc tutaj warto będzie po prostu dzisiaj brać na to namiar. Wydaje mi się, że w tych wieczornych godzinach lepiej po prostu być bez pozycji, no chyba, że ktoś lubi spore ryzyko, no to wtedy na dwoje babka wróżyła. W kalendarzu makro widzimy też, że z takich wcześniejszych trochę godzin, no bo pominąłem te wszystkie dane, z takich wcześniejszych godzin spodziewamy się tutaj danych na aukcji 10-letnich obligacji rządu Niemiec, które nie powinny mieć żadnego znaczenia i przełożenia na rynek. 14.30 bilans handlowy towarów, zapasy w handlu detalicznym z wyłączeniem samochodów USA i Kanada, sprzedaż hurtowa. No i tak naprawdę z tych wcześniejszych godzin to wszystko, a już te godziny amerykańskie to, tak jak mówiłem, 16, dane z USA i Kanady, w tym oświadczenie BOK, czyli Bank of Canada, też będzie miało tutaj znaczenie, decyzja w sprawie stóp procentowych też tam będzie udostępniona i zapasy ropy naftowej, więc na czarne złoto też będzie dzisiaj taka przynależność większej zmienności. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tego będziemy mogli dzisiaj oczekiwać. Jeżeli chodzi o DAX-a, nie zmieniło się zbyt wiele. Wydaje mi się raczej, że podtrzymujemy dokładnie ten sam schemat, z tym, że tutaj nastawienie zostało delikatnie edytowane, delikatnie zmienione, bo mowa była wczoraj o tym, że tylko i wyłącznie PK jakby sugeruje możliwość podejścia. Dzisiaj zostało to zmienione aż do zakresu S1 i dopiero przełamanie S1, tutaj sugerowałem, że dopiero będzie zmianą sentymentu. Wszystko powyżej PK jest w ruchu wzrostowym. Wydaje mi się, że rynek powinien dzisiaj nadrabiać. Targetem do podejścia jest 335-402, a to są okolice, powiedzmy, R1 i R2. Akurat tutaj wyjątkowo się zdarzyło, że punkty kierunkowe są rozstawione praktycznie co pełną setkę, no tak to powiem, co pełną strefę. Mamy 500, 400, 300, 200, 100, 0 i 900, więc łatwo będzie te poziomy spamiętać. Jeżeli je zaznaczacie, no to też będzie łatwiej to po prostu zrobić. W związku z tym myślę, że dzisiaj będą odgrywać te zakresy ważną rolę, chociaż one trochę inaczej zostały określone, bo tutaj mamy 35 końcówkę, ale czyli troszeczkę przewyższające zakres R1, ale już 402 wynika czysto z zakresu drugiego dziennego oporu wynikającego z sesji intraday PK. Robert pyta, czy mamy głos. Dajcie znać, czy wszystko słyszycie dobrze, czy nie ma żadnych problemów i czy mogę kontynuować. Adam pisze, że mamy, więc myślę, że mogę kontynuować. W takim razie to jakiś tam jednostkowy przypadek, więc kontynuuję. Jeżeli chodzi o SP500, rynki amerykańskie już tutaj wchodzą w grę. Rynek miał się ustabilizować, szacowałem zejście do rejonu 4300, skąd mówiłem, że będzie to dobre miejsce do szukania pozycji typu long na odreagowanie. Rynek zszedł w godzinie 16-17, więc relatywnie, no powiem nawet względnie w ten sposób, względnie były to późne godziny, no bo już jakby nie patrzeć w godzinach amerykańskiego rynku, a nawet i godzinę przed, przerywa i zacina głos. Nie wiem, czy u wszystkich jest dokładnie ten sam problem, myślę, że może być to raczej jednostkowy przypadek, ale jeżeli tak jest, to wybaczcie, nie mam na to w chwili obecnej wpływu. Obecnie na SP500 już jesteśmy po tym ruchu, bo zejście faktycznie się pojawiło. Następnie miało być podbicie pod zakres 4410. Rynek idealnie wbił się w ten zakres. Później znowu zszedł do dolnego ograniczenia, delikatnie podbił. I teraz pytanie za 100 punktów, co dalej? Nie jestem, przyznam szczerze, dobry w szacowaniu, co się dzieje, gdy są dane, co się dzieje w momencie, kiedy rynek, obserwatorzy rynkowi, uczestnicy, inwestorzy, traderzy i inne tego typu osobistości czekają na dane z wieczornych godzin.
Nie wiem też, jak wygląda statystyka, po prawdzie, więc też ciężko mi się odwołać do statystycznego podejścia. Wydaje mi się jednak, że jeśli dzisiaj zobaczylibyśmy konsolidację na indeksie, to nie powinniśmy być zdziwieni, bo bardzo często zdarza się, że przed istotnymi danymi po prostu rynek się konsoliduje. Więc taka moja drobna rada dzisiaj, jeżeli ktoś nastawiony jest jakoś bardzo pro kierunek konkretny, czy to short, czy to long, nie ma znaczenia w tym momencie, to warto jednak dzisiaj ostrożnie podchodzić do jakiegoś takiego kierunkowego handlu, bo obawiam się, że to może być po prostu konsolidacja do godziny, powiedzmy, tej wieczornej, tak? Bo to jest godzina 20, jeśli się nie mylę, to jest ta kluczowa część dnia, 20, nawet 20:30 bym powiedział. Faktycznie widzę, że mogę mieć drobny problem przez internet, ale to musicie mi wybaczyć. Więc dzisiaj nie wiem, czy SP500 może generować jakieś większe ruchy przed oczywiście godziną kulminacyjną, czyli 20, a na 20 samej to będzie już troszkę większe ryzyko. Więc dzisiaj, jeżeli chodzi o Amerykanów, raczej sugerowałbym powściągliwość, bo rynek może do tej godziny 20 siedzieć w konsolidacji. Nie widzę przynajmniej na SP500 żadnego ciekawego sygnału. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, on też miał przetestować dolne ograniczenia. Przetestował wczoraj bliskie okolice tych dolnych ograniczeń między 17 a 18, co można jakby nazwać późnymi godzinami. Tutaj niewiele brakowało tak naprawdę do dolnego ograniczenia. Następnie było podbicie do rejonów 400, tam powiedzmy 20, zaokrąglając 30 może. Później znowu cofnięcie i teraz mamy podobny kontekst. Myślę, że rynek może dzisiaj popaść w lekką konsolidację ze względu na dane i oczekiwanie na te, znaczy w sumie dane, to nie są dane, to jest przemówienie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, czyli w sumie to nie są dane jako tako, tylko to będzie przemówienie tego, w jaki sposób będzie można oczekiwać tych podwyżek, kiedy będą pierwsze, a szacowanie jest, że już w marcu pierwsze podwyżki nas czekają, no i przede wszystkim ile szacunkowo Rezerwa Federalna liczy na takie podwyżki. Myślę, że dzisiaj raczej zamkniemy się w konsoli do tej 20, a potem to już będzie dość mocne i zmożone ruch. Nie wiem czemu podskórnie wydaje mi się, że mimo tego, że wszyscy oczekują jednak takiego trochę negatywnego sentymentu, to ja osobiście uważam, że rynki mogą wyciągnąć ten ruch. Te ostatnie dni mogą skontrować takim mocniejszym podejściem, ale to wiecie, jak to jest na danych. To myślę, że to nie ma co się nastawiać póki co. Wczoraj tak samo Dow Jones miał wygenerować korektę do rejonów mniej więcej 300-600. Czyli 33 600, rynek troszkę głębiej zszedł, około 50-60 punktów, wyciągnął ruch jednak zgodnie z oczekiwaniem, nawet trochę wyżej, bo podszedł do samego oporu, co jak dla mnie jest dość mocnym ruchem. Obecnie Dow Jones chyba jako jedyny generuje jakiś fajniejszy sygnał, bo jeżeli on by utrzymał się w zależności wyższych dołków, które tutaj nam praktykuje, no to gdzieś rejony 30, nie wiem czy uda mi się zaokrąglić do 34, pomiędzy 34 a 33,850, taka 150-punktowa strefa, byłaby moim zdaniem dość ciekawą do tego, żeby szukać reakcji wzrostowej na podejście pod nawet 35 tysięcy. Pytanie tylko, co na to sam rynek i czy czasem nie będzie do tej 18-19 konsoli, nie o 20 dopiero, czy rynek nie wystartuje. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że dzisiaj może być taki konsolidacyjny akcent do wieczornych godzin, no ale zobaczymy, co na to sam rynek. Na wpływu nie mamy, jedyne co, to możemy się na to przygotować, więc lepiej z góry założyć, że może być konsola, niż później być zawiedzionym o 12, 14 czy 16, że rynek nic kompletnie nie robi. Złoto. Złoto uparłem się, że, czy uparłem, to może złe słowo trochę, ale uważam od kilku dni, że rynek złota powinien generować ruch wzrostowy. Nie poddałem tego schematu. Uważałem, że wyłamanie powinno sięgnąć tutaj zakresu wyłamania ostatniego szczytu, czyli około 1848. Targetem ustaliłem 1851-52, rynek osiągnął 54, więc nieco wyższa strefa była zaliczona. W tym kontekście myślę, że wiele się nie zmienia. Miejscem ostatniego impulsu wzrostowego jest miejsce, które wczoraj miało być tym miejscem takim kulminacyjnym, które faktycznie po godzinie 10 i 11 było testowane, a z kolei o 13-14 rynek generował mocniejsze nieco podbicie. W związku z tym myślę, że tutaj w dalszym ciągu utrzymać ten schemat wzrostowy rynek złota będzie mógł, z tym, że rynek złota oparty na dolarze dzisiaj może mieć też nieco większe przeloty, więc będzie trzeba też
ostrożnie nieco podchodzić do wykresu. Srebro. Mowa była o tym, że w takim szerszym kontekście, w szerszym spojrzeniu, takim ważniejszym OPD, przynajmniej dla mnie, jest zakres 23, mniej więcej 38-40. Jest to zakres, który dotąd, póki nie będzie wybity, ma w dalszym ciągu taki akcent raczej wspierający ewentualne podejścia. Teraz rynek popadł w ten ostatni dzień, dwa, w taką lekką konsolę, no bo widać między rejonami 24 a 23, powiedzmy 60, zaokrąglając, już chodzi w konsolidacji. Zejście do dolnych ograniczeń może dać nam podejście, podbicie gdzieś do 24,40, 24,50, mniej więcej do tych okolic. Myślę, że jeszcze taki schemat może wchodzić w grę. Pytanie tylko, czy nie rozważyć ewentualności uderzenia trochę szybciej w te wyższe rejony niż poziom 23,40, bo może być taka sytuacja, że 23,60, czyli dolne ograniczenie tego tworzącego się jakby boksa, tworzącej się konsolidacji, może nam posłużyć jeszcze ewentualnie jako też miejsce, które dać może faktycznie podbicie z takim potencjalnym zyskiem do ryzyka, no, przemawiające za tymi pozycjami długimi, więc moim zdaniem warto będzie zwrócić uwagę, czy też ten bliższy, że tak powiem, zakres nie będzie nam w jakiś taki odpowiedni sposób służył do ewentualnego wygenerowania kolejnego ruchu wzrostowego. Odchodząc od metali szlachetnych i przechodząc na pary walutowe, przynajmniej na moment, rynek tutaj miał utrzymać się w tym zakresie, ewentualnie podbijać, ale generalnie konsolidacja tutaj jest widoczna na ETK-u. Mimo tego, że wyłamał dolne ograniczenie, szybko wrócił, więc w dalszym ciągu oscylujemy dziś w okolicach wsparcia. Dzisiaj para euro do dolara będzie miała spory przelot pewnie w wieczornych godzinach, no bo wiadomo, klasyka gatunku, jeżeli chodzi o parę z dolarem, to najbardziej popularna para, więc myślę, że nawet nie sami inwestorzy, czy traderzy sami w sobie, jak algorytmy też bardzo mocno dzisiaj pewnie podchwycą ten temat na ETK-u, więc myślę, że dzisiaj przeloty będą dość spore. Ja bym generalnie zostawił parę samopas, nie handlowałbym tutaj rynku, bo jak dla mnie no, nie ma żadnego punktu odniesienia nawet do tego, żeby móc coś tutaj handlować. Dla shorta, jak dla mnie, nie ma zbytnio okazji, mimo tego, że teoretycznie niższe szczyty i tak dalej, ale tutaj rynek ewidentnie się broni i szybko wraca powyżej ostatnich dołków, broniąc się tutaj, więc jakby, jeżeli już czegoś bym szukał, to szukałbym wyłamania tego ostatniego szczytu, który tutaj był utworzony w nocnych godzinach, jeżeli się nie mylę. No czwarta to już bardziej rano, więc w sumie to w porannych godzinach. Jeżeli byłoby wyłamanie takiego zakresu, to podejście pod 13,50, jeżeli już, ale no nie za bardzo też mamy pole do manewru, bo ETK jest tak skonsolidowany ostatnio, że też ciężko o jakiś taki większy ruch niż 50 pipsów. Ale na dzisiejszych danych po godzinie 20 myślę, że będzie można oczekiwać troszkę bardziej wzmożonego ruchu. Funt do dolara amerykańskiego, czyli kabel, ten miał podbijać pod górne ograniczenie, utrzymując wsparcie. Wsparcie zostało utrzymane, podbicie faktyczne zostało uskutecznione, chociaż nie tak wysokie, jak tego oczekiwałem, bo ja oczekiwałem rejonów 35500, rynek osiągnął 35200, tam z kawałkiem, zaokrągle w dół, 200 na swoją niekorzyść, tutaj 300 pipsów zabrakło do takiego finalnego podejścia do wyższej nieco strefy. Obecnie myślę, że też będzie oczekiwanie na dane. Myślę, że jakieś w związku z tym cofnięcie gdzieś do rejonu 34750 może się pojawić. Pytanie, czy nie będzie to rejon, który być może da jakieś trochę wyższe podejście albo perspektywę takiego podejścia na zasadzie wyższego dołka. Jeżeli nie byłoby zejścia 1 do 1 do ostatniego dołka tutaj z godziny 12 dnia wczorajszego, no to można będzie liczyć na w dalszym ciągu podejście. Wraz z testem 1 do 1 byłbym po prostu już ostrożny, bo rynek może chcieć wyłamać dolne ograniczenie celem po prostu złapania tam jakiegoś stop hunta i wyciągnięcia nieco tego ruchu. UJEK miał szansę na zejście do dolnych ograniczeń i próbował, aczkolwiek nie wyciągnął tego ruchu tak nisko. Zatrzymał się w okolicach 113-600, tam z kawałkiem 660, a szacowałem te 10 pipsów niższe zejście, skąd można byłoby ewentualnie liczyć na jakieś odreagowanie, a tak mówiłem, że rynek inaczej, w przeciwnym razie, jeżeli tego nie zrobi, czyli nie przetestuje tych dolnych ograniczeń, będzie gdzieś tam w powietrzu, gdzie ten ograniczony zasięg ruchu też sprawi, że jednak warto będzie odpuścić parę, zwłaszcza, że stoimy przed dość ważnymi danymi. Na dzień wczorajszy oczywiście, czyli na wtorkową sesję, czekaliśmy jeszcze 24 godziny, teraz jeszcze trochę poczekamy, ale już jest nam bliżej niż dalej, więc czekamy na w dalszym ciągu godzinę 20. Obecnie
Myślę, że tutaj gdzieś rejony dolnego ograniczenia, czyli gdzieś tutaj rejony 113-700 dopiero mogą dać jakąś perspektywę odreagowania, ale generalnie dzisiaj myślę, że UIEK zamknie się w konsoli do samej 20. Myślę, że tutaj większego ruchu na razie nie ma co oczekiwać, bo w tak zwanym pomiędzyczasie co prawda są dane o 16, ale myślę, czyli sprzedaż nowych nieruchomości, ale myślę, że raczej nie będzie to jakby pretekst do jakiegoś bardzo dużego ruchu przed tak istotnymi danymi jak, znaczy danymi, przed przemówieniem może w ten sposób komitetu, więc myślę, że dopiero ta godzina będzie taką istotniejszą. Funt do jena, czyli rzeźnik, miał podbijać pod nieco wyższe rejony. Tutaj szacowałem zakres 154-100. Rynek osiągnął maksymalnie 154,020 zaokrągle, czyli kilku pipsów zabrakło do podejścia, skąd rynek miał szansę cofać. No i w sumie myślę, że cofnąć ma szansę, więc cofnąłem to wykasowanie poziomów, bo uważam, że w dalszym ciągu ma szansę zrealizować takie cofnięcie gdzieś do rejonu 153-400. Myślę, że raczej na ten moment nie będzie wybijał takiego lokalnego oporu. Raczej będziemy się go trzymać. Tak jest moje zdanie. Myślę, że cofnięcie może się jeszcze pojawić. Zobaczymy, czy faktycznie po 9, 10 zejdziemy tutaj do rejonów 153-400, może 300, czyli ciutkę niższego rejonu. Zobaczymy. Ale rzeźnik moim zdaniem ma szansę jeszcze na korektę przed ewentualnym podejściem w nieco wyższe rejony. Dolar do franka. Tutaj rynek miał szansę na wygenerowanie ruchu przewyższającego delikatnie poziom oporu. Tym oporem miał być poziom 91.800. No i faktycznie wyłamał ten poziom, chociaż może nie jakoś nadzwyczaj mocno, ale jednak poziom faktycznie został ten zażegnany, przynajmniej na moment. Później rynek cofnął, jakby próbował utrzymać się w takim klasycznym zamiarze, wyłamanie oporu, retest i próba utrzymania na takie godziny nocne, no bo to w sumie trzecia, druga w nocy, później poranne, jeszcze utrzymywał się poniżej, teraz wraca powyżej tego zakresu, więc można by było to podciągnąć pod taki trochę taką umowną granicę błędu, no bo też rynek myślę, że co do pipsa nie ma co go w ten sposób traktować. Myślę, że podbicie pod nieco wyższe rejony, czyli 92-300 wchodzi w grę. Pytanie tylko, czy do samej 20 rynek może trochę niższego zakresu, powiedzmy 92-200, troszkę przesadziłem z tymi 10 pipsami wyżej. Chociaż to jest i tak niewiele, ale 92-200 może być targetem docelowym jeszcze przed 20. Zobaczymy, co dalej. Może po rynek wykona jakieś mocniejsze ruchy. Zdecydowanie jutro pewnie będzie co opowiadać. Na pewno będą tutaj jakieś zmiany i roszady. Pytanie tylko, czy w stronę zapowiadaną, czy w odwrotną, to się już okaże. Tymczasem Australijczyk, on miał raczej utrzymywać się. To nadbicie ostatnie miało służyć jako pretekst do podejścia, czyli oczyszczenia sytuacji, bo wyłamanie dolnego ograniczenia i szybki powrót mógł dawać podbicie. Faktycznie to pierwsze się pojawiło, czyli tutaj mamy ten ruch od trójki do czwórki. Teraz czekamy na zejście jeszcze jedno, wyższy dołek i być może zebranie się na podejście pod 72.00, ale myślę, że raczej nie wyższe. W ogóle uważam, że Australijczyk teraz w tej konsoli będzie miał ciężko z wyrwaniem się z okowów tej konsolidacji. Myślę, że przez kilka najbliższych dni, o ile nie tygodni, raczej będziemy się w niej utrzymywać. Może jestem w błędzie, ale na chwilę obecną tak to wygląda. Nawet punktu odniesienia nie ma odpowiedniego, żeby sądzić inaczej, więc na razie po prostu trzymam się tego założenia. Jeżeli chodzi o dolara do polskiego złotego, wraz z złamaniem poziomu 4,02-4,03, kolejnym targetem miał być ustalony 4,06-4,07. Rynek osiągnął nawet ciutkę wyższy, prawie 4,08. Mówię prawie, no bo tam niewiele zabrakło, a już i tak mamy 4,07646, więc i tak zaokrąglać w górę mam prawo, więc 4,08 praktycznie było strzelone. Mieliśmy korektę w nocnych godzinach, w sumie wieczorno-nocnych, do rejonów 4,05. No i myślę, że dotąd, dopóki tutaj rynek teraz będzie utrzymywał się w rejonie powiedzmy 4,03, to wszystko jest jeszcze w longu i takim finalnym poziomem może być faktycznie jeszcze te 4,083, czyli ten pełen poziom, na który zaokrągliłem sobie dzisiaj już, że niby go przetestowaliśmy. Więc te rejony 4,08, 4,0840, jeżeli czytacie tych kilka więcej zer po przecinku, no to czy cyfr po przecinku, no to faktycznie też może być odwiedzony w kolejnym czasie. Dolar dostał ostatnio szansę na odrobienie. Pytanie, co dalej? Czy wykorzysta ten ruch? Jeżeli chodzi o ropę naftową, ropę WTI, czy tam WTI, czy jakkolwiek ją tam nazywacie po swojemu, rynek miał szansę zejścia, jeszcze cofnięcia pod ostatni dołek. Była próba wczoraj o 13. Zejście pojawiło się do poziomu 82,70 z rejonu 82,00, więc niestety tych 80 centów zabrakło do
retestu ostatniego dołka. Mowa była raczej o wyższym dołku, bo tutaj ten dołek tak w woli ścisłości był tych kilka centów niżej, więc była raczej o wystosowanie wyższego dołka, chociaż aż tak wysokiego się nie spodziewałem, skąd rynek miał szansę na przeatakowanie ostatnich szczytów. Ten szczyt ostatni był na 86, powiedzmy 70, więc tutaj target był ustalony na 87,50, żeby faktycznie przełamać te ostatnie szczyty i być może przeatakować zakres, który przed kilkoma dniami był ustalony jako docelowy. Mowa była o tym, że 81,00 póki utrzymuje rynek. Tutaj ropa ma jeszcze istotnie szanse na podejścia, więc raczej bym nie rozglądał się jeszcze za jakimiś tam wielkimi shortami, no chyba, że dzisiejsza 20 coś tutaj, 16.30, przepraszam, coś tutaj pozmienia, bo mamy tutaj zapasy ropy naftowej, czyli dane, na które warto będzie zwrócić swoją uwagę, no bo jakby nie patrzeć, te dane dotyczące ropy naftowej czasami, nie mówię zawsze, ale czasami potrafią troszeczkę zmieniać kontekst, więc też będzie trzeba zwrócić na to uwagę. Bitcoin miał kontynuować zależność wzrostową w rozumieniu takim, że szczyszczenie tego ostatniego dołka tak samo miało posłużyć jak i ostatnim razem na zasadzie impuls, korekta, impuls. 39500 albo 40 zaokrąglę już teraz mogłoby być targetem. Rynek podbił na razie na maksa do poziomu 37, no 38 powiedzmy 0,0 zaokrąglę te kilka dolarów wyżej. Teraz ma on szansę na jakąś korektę, ale myślę, że korekta nie powinna przekraczać ostatniego dołka na rejonie 35700, 36,00, skąd rynek będzie miał szansę na dalsze podejście. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli chodzi o Ethereum, tutaj rynek podobnie jak zresztą Bitcoina miał szansę podejść, chociaż tutaj target był na 26,11, czyli 2611 dolarów, gdzie no, rynek jeszcze nie sprostał tym wymaganiom. Popadł raczej w taką konsolę ostatnich dni, gdzie górne ograniczenie tej konsolidacji to zakres 2500, dolne to 2350, więc mniej więcej ten rejon jest takim umownym, dolnym ograniczeniem. Teraz no, myślę, że jeszcze szansa na podejście jest, na co warto będzie zwrócić uwagę, z tym, że też będzie trzeba po prostu no ostrożniej trochę podchodzić, bo jesteśmy w takim dość mocno tendencyjnym spadku, więc każdego rodzaju odreagowanie obarczone jest, czy handel na odreagowanie jest wiadomo, że obarczone nieco większym ryzykiem, na co będzie trzeba po prostu uważać. Gaz. Naturalny gaz miał osiągnąć 4,0, czyli pełen poziom. Jeszcze do 4,0 mu, a nie, nie brakowało mu, bo osiągnął 4,006, więc w sumie to osiągnął ten poziom, więc już wymazuję tutaj wszystko. Myślę, że jednak to nie koniec wzrostów. Na tym raczej nie poprzestaniemy. Pytanie tylko, czy w tak zwanym międzyczasie pojawi się jeszcze jakaś korekta, którą dałoby się realnie rozegrać. Wraz z tym podwójnym szczytem, cofnięciem, wyłamaniem tego poziomu, jedyne czego mi brakuje, to gdzieś za dzień, dwa retestu tego poziomu w celu przetestowania, czy strona popytowa w dalszym ciągu, wyłamując wcześniej tą strefę, w dalszym ciągu będzie tutaj w grze, że tak powiem. I też w związku z tym 3,90 służy nam jako punkt odniesienia, nawet troszkę wyższa strefa 3,92, a kolejnym targetem może być 4,20 lub bliskie okolice tego rejonu, czyli gdzieś tak naprawdę plus minus zakres dobrze nam już znany, skąd zresztą rynek z powrotem cofnął. Więc byłby to poziom, który myślę, że może być nazwany adekwatnym zakresem docelowym dla najbliższych kilku sesji. Jeżeli chodzi o WIG, ten miał ostatnio odbijać w ramach korekty, po odbiciu dopiero ewentualnie cofać, jeżeli indeksy będą dalej spychane. Na to na razie jeszcze nie mamy wpływu, co dalej, bo czekamy dzisiaj na 20. Myślę, że 20 dzisiejszego dnia powinna wykazać, co dalej. No i też w sumie WIG myślę, że będzie podążał za tym, co też główne indeksy zrobią. Chociaż wiadomym jest to, że sesja kończy się o wiele wcześniej niż godzina 20, więc i tak pewnie post factum dopiero w piątek ocenimy, co dalej. Nawet nie na jutrzejszej sesji, tylko piątkowej. Więc to się pewnie okaże dopiero w piątek, co tam dalej rynek wymodzi. Na chwilę obecną jednak warto ostrożniej podchodzić do wykresu. Myślę, że jednak górne ograniczenie można podsunąć pod, w sumie to wymarzę, a zaznaczę tutaj tą strefę, więc myślę, że jeszcze gdyby zrewidować te założenia, to myślę, że jeszcze WIG może podejść do troszeczkę wyższej strefy, gdzieś 2267-70, gdzieś do tego rejonu, skąd wykażemy, co dalej już podczas piątkowej sesji. To miał być znak zapytania. Jakby ktoś pytał, troszkę może nie wyszedł, ale też jakby tłumaczę. Więc znak zapytania, co dalej w tym rejonie, ocenimy dopiero podczas kolejnych sesji. Mamy godzinę 8.26. Jakoś wyjątkowo szybko się wyrobiłem, ale to pewnie dlatego, że
Nie chciałem bawić się we wróżbitę w momencie, kiedy jesteśmy przed ważniejszymi, powiedzmy, danymi, więc też może to dlatego. Już patrzę od samej góry, co tam chcieliście. Nie widzę pierwszego komentarza, bo znowu zasłonięty jest zachęcaniem do głosowania. Nie umiem tego wyłączyć. Nie widzę pierwszego komentarza przez to, kurczę. Nie jestem w stanie tego wyłączyć. W każdym razie od drugiego na razie patrzę, może mi tam za chwilę powtórzycie ten pierwszy komentarz, jak ktoś się stanie to usunąć. USD CAD, już patrzymy, co tam słychać. Zerknę zresztą, czy na jednej ze swoich... A nie, już zamknąłem tę platformę. Dobra, to już mniejsza. Myślałem, że na jednej z platform, gdzie tam analizuję, mam gdzieś parę odpaloną, ale nie ma to znaczenia. USD CAD z perspektywy, myślę, że H1, H4 sobie zerkniemy, nie ma co niżej schodzić. Cóż, jak to wygląda? W ostatnim czasie mierzyliśmy się ze szczytami, jak widać zresztą dość dobrze przetestowanymi, ostatnio mocny impuls wzrostowy. Takimi dwoma najważniejszymi punktami odniesienia jest teraz poziom 1,2700, 25,700. To są takie dwa poziomy, w sumie nawet jeżeli trzy, no to są trzy takie poziomy odniesienia. USD CAD w ostatnim czasie, czyli dolar amerykański do kanadyjskiego, cofał i myślę, że cofać jeszcze może trochę w rozumieniu przetestowania poziomu 25700, 25600 mniej więcej, czyli jeszcze troszkę fajnie by było, gdyby zszedł. Jeżeli utrzymałby tę strefę, mógłby wówczas w ramach boksa zostać rozegrany na podbicie, może nie przekraczające ostatni szczyt, ale chociaż podejście pod 26700, 800 w te rejony, tak by to mogło mniej więcej wyglądać. Więc jeżeli klik w trzy kropki po prawej, odrzuć komentarz. Moment, trzy kropki. O, faktycznie, dzięki. Tak, także USD mamy przejrzane, a teraz patrzę na ten pierwszy, BIO oraz BSA, już patrzę. Dzięki za cenę. O, właśnie miałem problem z... Zorientowałem się, jak odrzucić tą wiadomość. Jeżeli chodzi o spółkę, ona tendencyjnie była cały czas w spadku. Mowa była o tym, że jedynie co, to przejście powyżej zakresu 4,50 i ustabilizowanie ceny na zasadzie wyłamania tego oporu, ustabilizowania ceny mogłoby dać podbicie. Jednak uczulałem na to, że rynek robi tak zwane 1 do 1, czyli ten ruch był ruchem korygującym ostatni impuls spadkowy, ale siedział on na oporze i dopiero przełamanie 4,50 mogłoby dać faktycznie podbicie wraz z brakiem takiej siły, brakiem przełamania 4,50 po prostu będziemy mieli pogłębianie dołków. No i faktycznie rynek nie sprostał wymaganiom. Wybaczcie, przez przypadek za dużo Ctrl Z użyłem. W każdym razie rynek no, nie był w stanie przełamać tego zakresu, więc idealnie na oporze się zatrzymał, więc w sumie to była dobra podpowiedź, żeby uważać. W dalszym ciągu 4,50 jest ważnym oporem, pogłębiliśmy ostatnio dołek, sięgnęliśmy gdzieś z zakresu 3,87. Jak dla mnie w dalszym ciągu spółka jest w trendzie spadkowym, trzeba uważać, bo cały czas tendencyjny spadek jest widoczny. Teraz równie dobrze może być kolejny dead cat bounce, czyli kolejne podbicie i kolejne zejście, więc jak dla mnie nie ma przynajmniej żadnego sygnału wskazującego na jakiekolwiek odreagowanie, odbicie. Nie wiem, co tam fundamentalnie na spółce siedzi, ale no, z tego, co przynajmniej widać po technicznym wykresie, to pewnie nic wielkiego. Wręcz bym powiedział, że raczej nic ciekawego, więc tutaj na razie trzeba czekać. 4,50 jest najbliższym oporem, miejscem, które wygenerowało ostatni impuls spadkowy. No może troszkę niższy, bo dokładnie 4,48, ale myślę, że aż tak szczegółowo nie ma co do tego podchodzić. Więc dopóki rynek nie wyłamie tego zakresu, jak dla mnie nie ma co zbierać, bo będzie to łapanie dołków. Całkiem niepotrzebne zresztą, więc tu uczulam na po prostu trend, który trwa już jakiś czas zresztą. BSA to jest chyba, tak, to jest chyba ta spółka. Spółka, która z perspektywy H4 wygląda mizernie, też w sumie, tak po prawdzie. Jakby tutaj oznaczyć kilka ważniejszych poziomów, no to tak naprawdę trzeba by było się skupić na ostatnim ruchu spadkowym, bo to jest miejsce, które zainicjowało ostatni impuls spadkowy, skąd rynek niby się utrzymywał, niby podbił, ale jednak, no jednak nie wygląda to zbyt pozytywnie. Ten akcent jest nadal negatywny, bym powiedział. Co prawda, no konsolidacja i tak dalej, więc niby dolne ograniczenia, teoretycznie przynajmniej w różnych zakresach konsolidacji, sprawiają wrażenie, że jest to korzystne z perspektywy zysku do ryzyka, aczkolwiek trzeba byłoby to pewnie poprzeć jakimiś fundamentami. Na chwilę obecną myślę, że trzeba czekać na zejście jeszcze do dolnych ograniczeń, czy gdzieś do rejonu powiedzmy 27-28 groszy. Nie wiem, ile jeszcze zer po przecinku trzeba czytać w tym wypadku.
Więc 0,30, 0,28, tam z kawałkiem 25. Myślę, że takie zejście jeszcze się pojawi, zobaczymy co dalej, ale na ten moment, tak technicznie rzecz biorąc, takie pierwsze przedwstępne sygnały, jeżeli już naprawdę szukać czegoś, to dopiero po przekroczeniu 43 groszy można by było szukać na odreagowanie, ale na ten moment wszystko jest jeszcze w spadku, bo tendencyjnie rynek jest po prostu spadkowy. No i nie ma na razie co tutaj więcej się rozwodzić nad tym. Co tam jeszcze chcieliście? Już patrzę, tylko muszę odświeżyć, bo nie mogę. Czat mi się przyciął. Nie mogę scrollować. Tutaj o tym głosie pisaliście w 5 odśwież. SP500 zrobi dzisiaj 2%, pisze Grzegorz. Że Sapina dzisiaj 2%. Już patrzę, Sapina 2%. To musiałaby przekroczyć zakres. Zaraz zerknę. No to spokojnie musiałaby przekroczyć zakres 4444, czyli zakres tego oporu, który tutaj był. To pytanie w takim razie uzupełniające do Grzegorza, czy jeszcze przed 20, czy już raczej na danych. A po Fedzie w dół, okej, dobra, widzę już komentarz kolejny, a po Fedzie w dół na krechę. Okej. Co tam jeszcze chcieliście? Hej, skąd tak silne wzrosty po północy? Wzrosty na czym po północy? Bo tutaj widzę, że indeksy to raczej korekciły, chociaż nie, faktycznie delikatnie podbiły na sesji azjatyckiej. Nie ma co brać moim zdaniem sesji azjatyckiej tak bardzo, bardzo na serio, to znaczy nie ma co analizować, bo bardzo często przejeżdżałem się na tym, jak za bardzo ten techniczny aspekt brałem pod uwagę sesji azjatyckiej. Też sentyment ma niewiele do gadania, jeżeli chodzi o Azję, więc tutaj bardziej 9-10 będzie nakreślała kierunek niż tam sesja azjatycka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie lepiej siedzieć w shortach, pisze Mariusz. Widzę, że tutaj więcej nie chcieliście nic. Trzy kropki, to już mówiłem. Okej, to nie ma co przedłużać w takim razie sztucznie. Ja powoli będę kończył. Jedyne co, to raz jeszcze chciałbym was uczulić na to, że dzisiaj mamy ważne dane. Raz jeszcze przypominam, 16, później 16.30 rynek ropy naftowej i 20, kluczowa godzina, na którą czekamy od 2 tygodni, więc zobaczymy. Co FOMC będzie nam miał do powiedzenia, czyli Federalny Komitet Otwartego Rynku w Stanach Zjednoczonych od Fedu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ile podwyżek planują w tym roku i czy przede wszystkim w ogóle padnie jakakolwiek deklaracja co do ilości podwyżek, bo wydaje mi się, na 90% stawiam, że nie padnie żadna deklaracja, gdzie dużo banków jednak szacuje 5 do 6, nawet niektóre 6 do 7 podwyżek w tym roku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dzięki serdeczne za obecność i do usłyszenia jutro.